Podejrzany ciągnie policjanta samochodem po parkingu podczas próby ucieczki. Do tego incydentu doszło wcześniej rano w niedzielę po tym, jak policja otrzymała informację o podejrzanym samochodzie zaparkowanym przed 7-Eleven. Podejrzany 24-letni Ismael Rajos postanowił uciec, kiedy policjant zapytał o jego dane. Jeden z funkcjonariuszy chwycił za drzwi pojazdu i został przeciągnięty około 7 metrów, gdy mężczyzna zaczął nagle wycofywać samochód. Rajosowi udało się zbiec, ale później rozbił swój samochód i uciekł pieszo. W środku znaleziono załadowaną broń. Policja zaoferowała $2000 nagrody za pomoc w złapaniu podejrzanego. Policjant podczas akcji skręcił kostkę i doznał wielu obtarć.